Sponsorem programu jest Centrum i Hurtownia Ogrodnicza Torsit z Kotłowa pod Biesiekierzem. Proszę Państwa, minęły gorączkowe przygotowania wokół świąt Bożego Narodzenia. Minęły szaleństwa nocy sylwestrowej i uświęcenia Nowego Roku. Odpoczęliśmy od tego wszystkiego i jest doskonały moment na to, żeby odwiedzić sklepy nasienno-zaopatrzeniowe, żeby zaopatrzyć się w tak zwane środki do produkcji ogrodniczej. Trafiliśmy na swoje stare miejsce, ale jak Państwo widzą, stoję tutaj między kontenerami. To znaczy, że przyszedł towar. Jesteśmy w trakcie rozpakowywania tych wszystkich kontenerów, które przyszły. Nie wszystko w tej chwili możemy zobaczyć. My tutaj jeszcze trafimy, ale zajmiemy się szczególnie nasionami. Wobec czego zapraszam Państwa do stoiska, gdzie są nasiona, a warto, dlatego że obok tych sprawdzonych i dotychczas użytkowanych odmian pokazała się cała masa wspaniałych, nowych odmian. Stoję wśród przepięknych, kolorowych opakowań. Jak pamiętam, kiedyś zrobione z szarego papieru. No nie. W tej chwili mamy, proszę Państwa, nie dość, że ten pomidor, który jest w środku, którego są nasiona, ale z drugiej strony mamy informację pełną, co to jest za owoc. I teraz, proszę Państwa, tak. Pamiętajcie, że mamy odmiany normalne, ale mamy też i odmiany heterozyjne. Co to znaczy? Torebki są oznaczone znakiem F1. Jest to, proszę Państwa, znak, że odmiana ta ma wysokie walory użytkowe. Te nasiona są odrobinę droższe niż normalne, ale wielkość owocu, wielkość warzyw, ich cechy charakterystyczne daleko przewyższają te normalne. W związku z tym uwaga, żebyście Państwo nie byli zdziwieni, że płacicie trochę drożej niż inne odmiany. To jest raz. A dwa, uwaga, nie możemy niestety z tych, powiedzmy, semarfi czy ogórków pozyskiwać nasion, bowiem one nie mają utrwalonych cech matecznych i wysiewane z nasion z tych nie powtarzają ich w następnych pokoleniach i się zdziwicie, jak zastosujecie nasiona i wyrośnie coś zupełnie nie to. W tej chwili możemy sobie kupić nasiona, które będziemy w paluszkach wysiewali w rządku, czy powiedzmy sobie kubkowo, czy rzutowo, ale są i również nasiona, które są poprzyklejane do taśmy papierowej specjalnym roślinnym klejem i wysiew tego polega na tym, że robimy znacznikiem rowek i w tym rowku rozwijamy tasiemkę, przysypujemy ziemią, uklepujemy lekko, proszę Państwa, i jest już siew dokonany. Pomidory uprawiamy prawie wszyscy, oczywiście ci, którzy mają jakieś osłony, dlatego że pomidor w gruncie na naszym terenie się nie udaje. Co roku mamy coraz nowsze, coraz lepsze odmiany. Polecę Państwu odmianę, która się nazywa Tolek. Odmiana średnio wczesna, ma owoce bardzo duże, do pół kilograma. Niestety ona wymaga potwórnalnych w skarniach. Pomidory prowadzimy przecież przy podporach, czy to tyczkach, czy to sznurkach, prowadzimy jako wysokie.
co ważne, ma wspaniały pomidorowy aromat. Mało tego, no nadaje się na wszystko, a więc wszechstronnie użytkowy. Mało tego, żeby zdjąć skórkę, nie trzeba go parzyć, a więc pomidor o wszechstronnym zastosowaniu. Następna odmiana, którą mogę zupełnie szczerze i śmiało Państwu polecić, jest to odmiana bawole serce. I wszystkie inne odmiany, gdzie pisze bawole serce, to jest nieprawda. Tylko ten ma cechy tego bawolego serca, które pamiętamy, starsi tak jak ja, pamiętamy z dzieciństwa czy z młodości. Jest to odmiana typowo amatorska do uprawy pod osłonami, nawet nieogrzanymi. Odmiana pomidora, który się nazywa zorza toruńska. Wspaniała odmiana wczesna, o malinowym jakimś takim zabarwieniu. Do uprawy w tunelach tworzy żebrowane, bardzo smaczne, mięsiste owoce, ale jest mniejsze do 250 gram. Proszę Państwa, żółty pomidor, jantar, bardzo dobry do uprawy amatorskiej w tunelu, o wyjątkowym smaku, bardzo duży, mięsisty. Pomidor kapturek malinowy, pomidor malinowy smaczek. No jest tych pomidorów tutaj dużo, a to są nowości, o których chciałem powiedzieć. Tyle jeśli chodzi o pomidory. Drugim gatunkiem, który jest najczęściej uprawiany w naszych ogrodach działkowych, jest ogórek. I tutaj poleciłbym Państwu ogórek konserwowy, bo bardzo dużo tych ogórków przeznaczamy na konserwy. To jest ogórek Odys, mieszaniec F1, a więc pamiętajcie, Państwu mówiłem, co to jest za... Nadaje się na korniszony, wysiewamy wprost do gruntu w drugiej połowie maja po przymrozkach na głębokość 2 cm. Drugi konserwowy Edyp, podobny do poprzedniej. Wysoka odporność na choroby, szczególnie kanciastą plamistość ogórka. Tutaj, proszę Państwa, mamy odmianę Ibis. Znowu odmiana typu F1, mieszaniec. Bardzo wczesna, bardzo plenna, tolerancyjna na brak wody. Owoce średniej długości są odporne na mączniaka rzekomego, prawdziwego. Przydatność na konserwy, szczególnie na kwaszeniaki. Bardzo dobra odmiana. Odmiana Odys. Też ogórek mieszaniec F1. Raczej na konserwy, niżeli na kwaszenie. I tu na kwaszenie wybitny przedstawiciel ogórek, który się nazywa Korweta F1. Wczesna odmiana, odporna na choroby grzybowe, przeznaczona do kwaszenia, mniejsze można konserwować. Bardzo dobra odmiana, ale proszę Państwa, to są tylko te, które w tym roku przybyły do sprzedaży, ale to nie znaczy, że pozostałe odmiany są dużo gorsze. To są nowości. Czasu brakuje, żeby ogrom zgromadzonych tutaj odmian, gatunków i odmian omówić szczegółowo. Proszę Państwa, ale muszę podać Państwu nową odmianę marchwi jadalnej, odmiany Cidera. Jest to marchew średnio późna w typie nantejskiej. Ma okres wegetacji od 140 do 150 dni. Korzeń długości do 20 cm, 18-20. Miąż jest bardzo smaczny, pomarańczowy, doskonała odmiana na soki, ale również i na gospodarstwo domowe. I proszę Państwa, zobaczcie Państwo, jesteśmy przyzwyczajeni do rzodkiewki, która jest
okrągła, czerwona, czasem wydłużona, a tu jest odmiana z lata, która jest akurat żółta i udaje się do uprawy i w polu, i pod osłonami, jako przedplon lub podplon. Miąższ biały, soczysty, delikatny. Wspaniała odmiana i ciekawa na stole. Trzymam w ręku coś, co wysiewa się normalnie w palcach i w ząbeczku, ale są również i te, które trzymam tutaj, które wysiewa się z paluszka, one są tyle samo, kosztują co inne odmiany, a jest to zupełnie specjalna odmiana, która się nazywa nanogro. Jest to odmiana opolanka, której nasiona są całkowicie pokryte biostymulatorem. On się nazywa właśnie nanogro, który w pełni jest bezpieczny dla ludzi i środowiska, ale uruchamia mechanizm obrony roślin, jego jakości. Intensywny wzrost roślin, zwiększenie plonu jego jakości, podniesienie oporności, wzrost energii kiełkowania. Proszę Państwa, siła kiełkowania to jest to, ile nasion z wysiewu skiełkuje procentowo. A energia kiełkowania polega na tym, obliczamy, proszę Państwa, ile nasion kiełkuje w jednakowym czasie. Te wszystkie pośpiechy i te opóźnienia dają później różnicę w plonie. Wobec tego no, warto się tym zainteresować. Jest to bardzo dobra sprawa. Proszę Państwa, żeby Państwa pożegnać, na koniec tego odcinka stanąłem specjalnie przy przepięknych begoniach bulwiastych. No zobaczcie Państwo, co to za cuda i nawet niedrogie. I z tym optymistycznym akcentem żegnam Państwa do następnego spotkania. Do widzenia. Sponsorem programu jest Centrum i Hurtownia Ogrodnicza Torsit z Kotłowa pod Biesiekierzem.